Bardzo miło mi powitać naszych widzów i słuchaczy. Tym milej, że naszym gościem jest dr Artur Firlej. W zasadzie już wszystko Państwo wiedzą. Doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki. Dzisiaj, jak zawsze, w każdy czwartek nasz ekspert radiowy i telewizyjny odnośnie do bezbłędnego języka polskiego. Dzień dobry, panie Dzień Arturze. Dobry, witam. Spotykamy się dzisiaj, a to mamy początek stycznia 2020 roku. Nie, to był żart oczywiście. Może pan teraz powie poprawnie. 2021. Ach, bo mamy 2021, tak, a nie 2020. No dwa błędy były, dwa w jednym. Tak, wash and go. Mhm. No to zacznijmy. Od czego zaczniemy? Może od tego, że to jest najczęściej popełniany błąd. Rzeczywiście statystycznie on bardzo często występuje i jest to błąd bardzo irytujący. Statystycznie, ale dopiero od 20 lat, bo wcześniej w 1999 nikt nie mówił źle. Owszem, i tak samo nikt nigdy nie powie, że Bolesław Chrobry koronował się w 1025 roku. Tak? To brzmi głupio jakoś. Każdy mówi 1025, natomiast kiedy mamy datę 2025, to nagle ktoś próbuje. I to był już jeden sposób na to, żeby odbiorca zapamiętał, dlaczego nie mówimy 2021, tylko 2021. No właśnie. Sam Chrobry w 1000 roku to mógł pomarzyć, tak, o byciu koronowanym. Natomiast koronacja nastąpiła ćwierć wieku później. Rzadko się zdarza zapisywanie roku właśnie słownie, za to w mowie bardzo często występuje, tak, ta formuła. No i tu właśnie powstaje problem, czy 2021, czy 2021 rok. Mhm. Oczywiście ta ostatnia forma jest poprawna, czyli 2021, natomiast niestety częściej występuje ta pierwsza, błędna, że mamy rok 2021. Tak pan myśli, że nadal większość Polaków mówi błędnie datę roczną? Niestety nawet w mediach się z tym spotykam. Zwłaszcza w mediach. No właśnie. Tak naprawdę. No ale myślę, że mniejsza ilość Polaków mówi błędnie tę datę niż w 2001 roku. Tak, zdecydowanie. Bo jednak to, ten temat się przewija i w mediach, i nie tylko w mediach, i nawet na lekcjach języka polskiego. Ale a propos, na chwileczkę zrobimy dygresję. Usłyszałam, że jedna z nauczycielek języka polskiego na swojej lekcji co tydzień prezentuje audycję z panem. Czy to prawda? Wie pan coś o tym? Tak, to prawda. Moja serdeczna przyjaciółka, profesor Agnieszka Golańska ze Szczecina. Studiowaliśmy razem w Warszawie na glottodydaktyce polonistycznej. No i dowiedziałem się właśnie, że swoim uczniom serwuję po jednym odcinku raz w tygodniu. Więc to musimy ją na lody zaprosić. Koniecznie. Niech tylko pandemia ustanie. Najlepiej z alkoholem, bo właśnie przed chwilą był dzień wódki, Międzynarodowy Dzień Wódki, więc może uczcimy taki sposób. Jak najbardziej. Czerwam. Panią profesor Golańską serdecznie pozdrawiam. Pani profesor, pozdrawiamy panią. I pani uczniów również. 21 lat temu był rok 2000. No i to był ten jedyny raz, kiedy, prawda, możemy użyć tego wszędobylskiego 2000 roku. Skąd ten błąd, panie Arturze? No myślę, że to jest błąd spowodowany przez to, że... Jednorazowością. Tak. Ale jest to błąd spowodowany tym, że przez chwilę żyliśmy jednak w roku 2000. No i może Polacy stwierdzili, że potem analogicznie będzie ta forma występować, tak? Natomiast skoro lata 90. odmienialiśmy 1991, no to ta sama zasada obowiązuje teraz, tak, po roku 2000. Bo tysięcy i setek nie odmieniamy po prostu. No właśnie, tak. Bo o to chodzi. Tak samo nikt nie powie, że II wojna światowa wybuchła w 1939, tak? W 1900, tak, uwaga. W 1939, właśnie. Ale chciałam coś zasugerować, żeby nie powiedzieć, że pana poprawić. Tak? Powiedział pan, że przez cały 2000 rok, mówiliśmy, że jest rok 2000. Tak. I ja nie przypuszczam, że to jest kwestia wiedzy, tylko przyzwyczajenia, że to nam po prostu... Tak, przez ten rok weszło. Jakby przywykliśmy do tego, tak. A teraz w takim razie spytam pana o to, o co powinnam pana teraz spytać? No skoro już mówimy dzisiaj o datach, to pomyślałem sobie, że może warto wspomnieć o kolejnym błędzie. Ach tak, bo ja myślałam, że skupimy się tylko na 2013. Nie tylko. To był żart, proszę państwa, 2013 oczywiście. Kuba mnie już poprawił. Jest jeszcze taka kwestia, mianowicie... Niektórzy mówią 7 października.
7 październik. No ale wie pan dlaczego? Bo w jednym roku mamy 7 październików przecież. To się chyba stąd bierze. Właśnie do tego nawiązuje, tak? Tak samo jak niektórzy mówią 1 czerwiec, tak? Czerwiec po raz pierwszy pojawił się w pierwszym roku naszej ery, tak? I to był jedyny raz, kiedy on był pierwszy, natomiast mamy dzień, tak? Pierwszy dzień czerwca. No, ale na przykład, wie pan, gdybyśmy tak mówili z tym błędem, który pan tak piętnuje, tak, to wtedy ktoś urodziny miałby, ten miesiąc urodzinowy miałby wielokrotnie. Tak, no. 5 czerwiec to 5 czerwców w roku, czyli 5 razy ma urodziny ktoś, kto się urodził w czerwcu. No właśnie, więc jeżeli ja urodziłem się 17 maja, tak, no to jeżeli powiem, że moja data urodzin to 17 maj, no to by znaczyło, że 17 maj, tak. No właśnie. Więcej niż miesięcy, to tak, by była sztuka właśnie dopiero. A pan jako porządny byk urodził się w 1 maju i 1 maj jest w roku. I mówimy o nim? 17 dzień maja. 17 dzień maja. Ja tak mam na to taki... A rzeczywiście, astrologicznie byk. Widać, nie czyta pan horoskopów. Ja mam na to taki sposób, że jak przychodzi do mnie wątpliwość, a w chwili, kiedy czemuś się bardzo dużo czasu poświęca, to ta wątpliwość, nie wiem, czy pan ma tak samo, że jak już tak o jakimś błędzie długo mówię, to po chwili już nie wiem, jak jest naprawdę. I żeby ratować się w związku z tym dniem, któregoś miesiąca, to mówię trzeci, w myślach mówię dzień, i potem na głos mówię maja. To bardzo dobry sposób. I tak też. Bo dlatego, bo jeśli jesteśmy w stanie tak błyskawiczną myślową operację przeprowadzić, że osoba słuchająca tego nie widzi i nie słyszy. Rzeczywiście, no bo ten dzień mamy w domyśle, prawda? Domyśle, tylko on jakby tak nie pada werbalnie. Natomiast to jest dobry sposób właśnie, żeby tą frazę... To tak jak z dodawaniem i odejmowaniem. 5 w umyśle. Właśnie. Czyli właśnie mówimy 17 maja, 6 października, tak? Czyli tak jak pani powiedziała, w domyśle zawsze mamy dzień miesiąca. Koniec błędów związanych z datami? No to są te najczęściej występujące, więc... To znaczy, że to jest koniec naszego spotkania? Taki czuję niedosyt. A szczerze powiem, ja też. Dobrze, to skoro pan czuje niedosyt tak samo jak ja, to chciałam zadać panu pytanie, czy to są właśnie metody, jakie pan stosuje, przekazując studentom wiedzę na temat tych błędów lub raczej tego, żeby ich nie robili? Czy ma pan jakieś inne opracowane pedagogiczne metody jako wykładowca akademicki? I czy poprawia pan studentów, jak mówią źle? W majestacie prawa jednakowo. Tak, oczywiście. Bardzo delikatnie, tak, ale jednak gdzieś tam sugeruję, nawet czasem mówię, że w ramach anegdoty albo ciekawostki tylko wspomnę, prawda, czy nadmienię, że w języku polskim tak jest poprawnie, a tak jest niepoprawnie. I oni to bardzo chętnie wyłapują, że tak powiem, z tych moich komentarzy. To się pojawia na przykład w referatach, tak, jeżeli oni coś prezentują na naszych konwersatoriach, to gdzieś tam się pojawiają daty i widzę, że jest to problem. No bo to jednak pan ma też zawsze jakieś wykłady z takich przedmiotów, które krążą wokół tego języka, prawda? Więc tak, najbardziej uprawnione jest to, żeby tych błędów nie robić. Tak, a przecież jak omawialiśmy, jak prowadziłem wykład z literatury rosyjskiej XX wieku i omawialiśmy te wszystkie epoki, no to przecież to głównie, prawda, polegało na zapamiętywaniu tych wszystkich dat. A zdarzyło się, że jakaś studentka albo student się obraził, jak pan poprawiał błąd? Mnie się to nie zdarzyło. Chyba robię to w taki sposób, że oni się na chwilę zatrzymują i jakby z przyjemnością gdzieś tam sobie to zapisują. To może powinniśmy zrobić taki program na temat, jak poprawiać innych, żeby się nie obrażali. Myślę, że tak, że zajmiemy też się pragmatyką, czyli językiem w użyciu, tak, żeby jednak trochę poświęcić temu. Czyli miejsca. Ale to co, pan mowę ciała włącza w to, czy modulację głosu? Czy modulację dobiera pan głosu, tak. Tak? Bo oni ogólnie kiedyś w ankietach napisali, że dysponuję bardzo ciepłym głosem. Chociaż ja tego nigdy tak nie postrzegałem. No my to wiemy, prawda, proszę państwa? Więc Kuba, chyba mam rację? Więc kiedy taki ciepły komentarz dam, no to się nie obrażają. Nie mówi pan, ty głupi pacanie? Jak no mówisz? Boże. Nie spojrzałbym sobie w lustro potem. Nie wierzę, że to powiedziałam, oczywiście. No ale zdarza się panu z kolei, no nie, że na odwrót, ale zdarza się panu taka arogancja wśród studentów? Połączona z błędami językowymi, że ktoś nie dość, że powie błędnie, to jeszcze powie niegrzecznie. Wie pani, to dziwnie zabrzmi, ale ja prędzej zaprezentuję aroganckie wobec osób, które w żaden sposób nie są ode mnie zależne. Znaczy nigdy nie poniżam i nie obrażam osób, które w jakiś sposób są ode mnie zależne, czyli uczniów, studentów, tak? Prędzej zrobię to kogoś, kto jest nade mną. Tak, ale ja pytałam, czy studenci się do pana czasami w taki sposób zwracają?
Czy zdarzyło się tak panu? Taka arogancja w stosunku do mnie, tak? Tak, tak, tak. To miałam na myśli. Nie, na razie się nie zdarzyło, chociaż nie jestem zaledwie parę lat, tak, na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładam, ale nie doświadczyłem takiej arogancji jeszcze. A od już, jak się okazuje, wielu miesięcy jest zdalne nauczanie, które pan też oczywiście realizuje na wszystkich szczeblach. Czy to jest takie pole do tego, żeby gdzieś wcisnął się brak kultury? Dobre pytanie. Nauczanie zdalne sprzyja temu, że mówimy sobie po imieniu. To pana pomysł? Tak. Jakby ja nie potrzebuję, tak, żeby ktoś... Panie doktorze, panie no profesorze. Właśnie, absolutnie mi na tym nie zależy w takiej sytuacji właśnie online, tak, która jest sztuczną sytuacją, wytworzoną na potrzeby tych czasów, w których przyszło nam żyć, więc łatwiej mi się z nimi komunikować po prostu po imieniu. No dobrze, ja pandemia się skończy, wrócą zajęcia i wróci forma pani? I nad tym się zastanawiam właśnie, czy rzeczywiście jak wrócimy do zajęć stacjonarnych, czy oni będą dalej właśnie mówili do mnie po imieniu, czy też pani, ale to zobaczymy, jak to będzie, bo no jest tutaj pewne ryzyko, tak, więc nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast sam doświadczyłem zajęć na studiach podyplomowych właśnie w Warszawie z profesor Agnieszką Golańską i też była taka forma, że mówiliśmy po imieniu sobie. Nie zdążyliśmy wrócić do zajęć stacjonarnych, więc nie wiemy, jakby to wyglądało. Wie pan, nawet jak to będzie złe rozwiązanie, to szczęście upatruje w tym, że studenci nie będą dożywotni, tylko na 4 lata, więc przeczeka pan te 4 lata, jak niejedno przeczekaliśmy w życiu i znowu już będzie normalnie. Oczywiście. Jeszcze w zielone gramy z tego wynika, prawda? Tak, tak jest. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Artur Firlej, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki i nasz wykładowca radiowy i telewizyjny. Dziękuję bardzo. Który rok mamy, panie Kuba? 2020.